Tajny specjalnego znaczenia. Kraków, 21 kwietnia 1986 roku. W środowisku krakowskiej oświaty działa samodzielna, bezimienna grupa skupiająca osoby ze środowiska nauczycielskiego, która poprzez wydawanie własnego organu wydawniczego pod tytułem Mała Polska oddziaływuje na środowisko inteligenckie, studenckie i młodzieżowe. Treść tego pisma wymierzona jest przeciwko podstawowym pryncypiom naszego ustroju. Prostota pisma powoduje, iż jest ono łatwo przyswajalne przez młodzież, niezależnie od stopnia wykształcenia. W ramach planu przeciwdziałań zamierza się ustalić skład redakcji pisma, kolporterów, miejsca druku i przed końcem czerwca rozwiązać grupę i przejąć środki poligraficzne. No i powiedz mi, Władku, jak się mam do ciebie zwracać? Czy po imieniu, czy tak jak dawniej, Karolu? No, może zwrócimy tamte czasy. Wolne słowo, bo to był jedno jakby z najważniejszych sposobów oporu społecznego, prawda? I jeżeli chodzi o lata 80., to jest moim zdaniem jakby najważniejszy i najbardziej istotny sposób działalności opozycyjnej. Spotkanie po latach. Po 20 latach, 5 latach. Grzegorz Janiewski. Maciej Leśniak. Macie okazję się poznać. No pierwszy raz. Pierwszy raz, tak. No, nie widzieliśmy się. Wiedziałem tylko tyle, że w czyjejś pracowni jesteśmy, ale nie wiedziałem w czyjej, bo Karol dbał o bezpieczeństwo. Karol? Tak jest. Władny. Tak się kazał do siebie zwracać. Zapraszam. No, Grzegorzu, pierwsze wrażenie. Czy to ci coś przypomina to pomieszczenie? Ciężkie godziny męki i przysypiania. Pierwszy numer podziemnego tygodnika Mała Polska ukazał się w lutym 1983 roku. Pismo powstało z inicjatywy Władysława Masłowskiego, pracownika Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Tygodnik Mała Polska wychodził przez 6 lat. Zespół redakcyjno-drukarski dzięki ścisłemu przestrzeganiu zasad konspiracji, mimo usilnych starań SB, uniknął rozpracowania. Z okazji 25. rocznicy powstania pisma postanowiliśmy odszukać redaktorów, drukarzy, kolporterów Małej Polski. Władysław Masłowski, od którego wszystko się zaczęło, jako jedyny z redakcji tygodnika nie doczekał Wolnej Polski. Zmarł na zawał serca w 1986 roku. Ci, którzy z nim się zetknęli, na zawsze zachowali go w swojej pamięci. W pewnym momencie pokazał mi pierwszy numer Małej Polski, o czym nie wiedziałem, że to on robił. Pismo, powiem szczerze, podobało mi się, pisemko. Choć no, było robione w sposób niezbyt zawodowy. Jednak coś w sobie miało. I po paru numerach, kiedy okazało się, że to on robi, stworzyliśmy już duet taki wydawniczo-redakcyjny. Masłowski zajął się redakcją, ja zaś całą resztą, czyli przede wszystkim zorganizowaniem druku, kolportażu i wszystkimi innymi sprawami. I tak już zostało do 86 roku, czyli do momentu jego śmierci. Mas, tak nazywaliśmy Władysława Masłowskiego. Mas bardzo wiele swoich notatek robił stenograficznie. I ja też zaczęłam używać tego zapisu stenograficznego. W tej chwili, jak patrzę do swoich starych kalendarzy, które jeszcze ciągle mam z tamtych czasów, to widzę, że na przykład niektóre adresy skrzynek kontaktowych albo nazwiska osób do drzwi, których musiałam zapukać, żeby coś odebrać lub zostawić,
właśnie mam zastenografowany. Tu czułam się bezpiecznie. Wiedziałam, że gdyby wziął to ktoś postronny do ręki, to pomyśli, że to jakieś bohomazy, nie, że tego nie odczyta. Żeby wychodziło takie czasopismo, były tego dwie kartki, ale cztery strony takie, prawda? To jest jednak ogrom pracy. To muszą być osoby niesłychanie punktualne, zorganizowane, bo inaczej to nie wyjdzie. Nigdy nie przychodziliśmy razem. Tak, ja zawsze pamiętam, względu bezpieczeństwa. Jak ty mi otwierasz te drzwi, tak. To pamiętam. Ja sprawdzałem lokal, robiłem zaprawę w zimie, żeby ciepło, no i wtedy Grzesiek się zjawiał. Albo nie, raz czy dwa niestety nie zjawił się i nie było nakładu. Przepraszam, po latach. Zresztą jego praca to była taka reedukacja, terapia właściwie, terapia. Bo jego ojciec zwrócił się do mnie, żeby się nim zająć. Wtedy chłopiec miał 16 lat. Ja tak patrzę na twarz, młodsza twarz od nas. Piękne czasy, Nie? 7 lat po locie Hermaszewskiego w kosmos, 4 lata po 9 nadzwyczajnym zjeździe PZPR, w 3,5 roku po 13 grudnia Jaruzelskiego, zdobycie rolki papieru toaletowego stanowi węzłowy problem komunizmu. Z tygodników, do których miałem dostęp, a miałem do wielu dostęp, ceniłem właściwie tylko dwa. Znaczy tygodnik Mazowsze i Małopolskę. Myślę, że Małopolska była mi bliższa ze względu na tematykę krakowską, bo dużo na temat Krakowa, tego co się dzieje Krakowa. Tak jak lokalny dziennik po prostu, człowiek się do tego przywiązuje. I zarówno Mazowsze, jak i Małopolska były właśnie pisane, przepraszam, tak brzydko powiem, z jajem, z ikrą były pisane. To nie było żadne pornoractwo. To było takie właśnie wbijanie szpili, inteligentne wbijanie szpili. To, co było wydrukowane, to ja też czytałem. Miałem chyba jeden przydzielony egzemplarz dla mnie, także ja to też brałem i czytałem. Nareszcie prawda, że ktoś coś pisze tak, jak mnie się to wydaje, że tak jest, prawda? Nie to, co mówią w telewizji, tylko to, co faktycznie ja sam postrzegam. Także to było niejako odzwierciedleniem moich wrażeń, moich spostrzeżeń. A poza tym były rzeczy inne, o których nie wiedziałem, które się dowiadywałem na zasadzie właśnie przekazywanych informacji, no bo człowiek nie wiedział o wszystkim. No. Radio Wolna Europa nie wszystko przekazywało. Mamy rameczkę. O tej ramce dużo by opowiadać. To jest produkt firmowy, skonstruowany przez naszego konstruktora, mechanika Jana Dziadyka, nieżyjącego już. Ulepszenia polegają na tym, że ta ramka ma tutaj naciągi, bo sito powinno być maksymalnie napięte. Tutaj jest rozluźnione, bo w stanie spoczynku. Kiedy prace zaczynało się od zamocowania sita, może tak zacznę po kolei, a potem naciągnięcia właśnie tego materiału. To jest cała walizka, która też tutaj była zakamuflowana, ale w momencie rozpoczynania pracy otwierało się walizkę, wyciągało się odzież roboczą. To jest koszulka sprzed 25 lat. Moja, oryginalna. Wiem, że raz umawialiśmy się jakoś bardzo wcześnie,
bo mieli moi rodzice przyjechać. I o 3 rano zaczęliśmy drukować, no bo mieliśmy skończyć o 8. O 8 mieli przyjechać, zapowiedzieli. No i właśnie ja już byłam cała taka, trzęsły mi się ręce, już kończyła 8. Ale już akurat kończyliśmy i sprzątaliśmy i wtedy zadzwonili. No ja jakoś wpadłam w panikę, no otworzyłam te drzwi, ale nie wiedziałam co powiedzieć, co mówić. No ale Władek jakoś wybrnął właśnie wtedy, ale już było wszystko posprzątane, tylko on trzymał coś, co trzymałeś te paczki, nie? No ale rodzice się nie zorientowali i to jakoś było, że przyniosłeś jakąś półkę, bo tam jakaś stała półka, tak? Jakoś tak wytłumaczyliśmy, że kolega przyniósł półkę wcześniej rano. Tu mamy imadełka, które chwytały ramkę. Ona została mocowana. Natomiast tutaj mocowało się za tę deseczkę. Mirosław Chojecki opowiada historię, jak komunizm został obalony przy pomocy gumki od majtek. Polegało to na tym, że właśnie zrobili sobie chłopcy taką ramkę. Mieli drukować, ale jeden nie przyszedł. I drugi wpadł wtedy na genialny pomysł, że weźmie gumkę od majtek i przywiąże do lampy. I w ten sposób dostał taką ramkę, która mu się sama odchylała i mógł sam drukować. No i oczywiście potem bibuła rozkwitła, komuna upadła i tak dalej. No myśmy byli trochę dalej, nie na etapie gumki od majtek, tylko już specjalnych patentów, tak, które nasz zakładowy konstruktor konstruował do dostosowanych do naszych potrzeb. Naciągało się ramkę. Przy pomocy tego śrubokręta dociskaliśmy komunę do muru. Tutaj jest oryginalna farba NRD-owska. Nie widać tego, ale to były puszki z NRD, farba drukarska offsetowa. Myśmy się różnili trochę od innych firm, bo inne firmy robiły na paście komfort, czyli no, na bazie mydła dodawana był barwnik, dlatego że ta farba szybko wysychała. Myśmy mieli inny patent, myśmy mieli raczej farbę offsetową, i bo to z kolei było dostosowana do matryc. Więc ta farba offsetowa to jest ta farba niemiecka, oczywiście załatwiona w drukarni, czyli kupiona metodą paserską. To była tłusta, kleista farba. Miała jeszcze tą cechę, że dość intensywny zapach wydzielała, więc przyznam, że o ile to nie było w ogóle hałaśliwe, cały proces, to zapach, ze względu na to, że robiliśmy to po prostu w mieszkaniu, no mógł powodować, no rodził obawy, że ktoś tam może się zainteresować. Tutaj szły matryce, które były przyklejone przy pomocy farby do sita. I następnie już zabieraliśmy się do druku. Tu mam egzemplarze już wydrukowane. Na tym, dokładnie na tej ramce, współcześnie, kiedy robiliśmy pokaz druku, wydrukowaliśmy właśnie takie numery, czyli... Jeszcze rakiem. Tak, bierzemy ramkę, przekładamy pałkiem i mamy wydrukowany egzemplarz małej Polski. Zupełnie jak kiedyś. Słuchało się wtedy radia. Ja miałem specjalnie w tym celu kupione po znajomości radzieckie radio WEF, wiele zakresów fal krótkich i słuchałem na nim nocami wolnej Europy. I jakież było moje zdumienie oraz ukontentowanie, kiedy usłyszałem tekst Hipka odczytany przez lektora z Monachium.
każdy pisał to, co usłyszał. U mnie w domu próbowałem te nasłuchy prowadzić za pomocą radia marki Amator. Jednak nie spisał się zbyt dobrze. Najlepiej spisywało się radzieckie radio, którego nazwy nie pomnę, a które miało 8 zakresów fal ultrakrótkich. I te 8 zakresów, wspomożone zwiniętą 70-metrową anteną na balkonie, która udawała sznurek do bielizny, powodowało, że właściwie można było, przeskakując z kanału na kanał, można było te nasłuchy dość sprawnie realizować. Wyzwolenia dzieło pnie się dosyć stromo. W Chełmie się zaczęło, kończy w Chełmie ZOMO. Kolejne wydrukowane egzemplarze Małej Polski trzeba było wsadzić do ramki. Nakłady robiliśmy 1500, 2000, no w każdym razie 6-7 ramek, więc taka ramka, żeby ją zapełnić, to trwało 15-20 minut, no więc jeszcze dwie ramki, około 40 minut to schło i potem dopiero można było to układać. Na zakończenie robiło się tak. Na zakończenie robiło się tak. Jedna ramka wchodziła w drugą i w ten oto sposób mogły udawać jakiś... Rzeźbę. Ja zawsze rzeźbę przygotowaną. Rzeźba była. A no właśnie. Nowoczesna. Tak. A no właśnie. Właśnie. Władek się pojawiał i mówił: słuchaj, masz kocioł, mam kocioł, palisz w nim palę, to musisz natychmiast spalić. Sądziłem, że wrzuci się takie rzeczy do kotła i one się po prostu spalą. A jak praktyka pokazała, wcale to takie proste nie było. Bo kiedy zapchałem kocioł tym papierem, to był świeżo nadrukowany, poplamiony farbą drukarską, jak później się dowiedziałem, były to pierwsze strony, czy też jakieś nieudane egzemplarze. Zapchałem, kocioł zagasł. Kiedy to próbowałem dalej rozpalać, a nawet z jakimś wspomaganiem polewając, nie wiem, denaturatem czy innym środkiem łatwopalnym, to kocioł zrobił takie puch i wybuchnął pół domu w sadzy i w dymie. Jedziemy w tej chwili do punktu, w którym pakowaliśmy prasę przed wyjazdem na trasę. Prasę pakowaliśmy, wynosząc go z punktu, pakowaliśmy na tył samochodu, na tylne siedzenie. Począwszy od podłogi, potem na siedzenie i tak aż po dach. Czasem jak było tego więcej, to trzeba było również z przodu tutaj przy przednim tutaj siedzeniu też coś włożyć. Przykrywaliśmy to tylko takim kocykiem tam od góry, bo to czasem było tak, była ta bibuła, że ona aż podtrzymywała dach. Zawsze taki najgorszy moment to był taki, czy ten samochód zapali, czy nie zapali. Dlatego, że ten maluch ma kluczyki, tutaj ma stacyjkę przy kierownicy, ale ten poprzedni, ten, którym ja jeździłem, jeszcze miał zapłon, miał takie linki, prawda, ciągnące się tutaj przy dźwigni zmiany biegów. Był to czas trudny, bo to był czas, gdzie w Polsce nic nie było. Przez kilka godzin walczyłem z hamulcami tego samochodu i później się okazało, że elementy
systemu hamulcowego, które kupiłem, które trzeba było wymienić, po prostu były wadliwe. No. Teraz był strach, jak to było druk, a dzwonek, a za tym stoi mundurowiec. Ja się patrzę tylko, myślę sobie, listonosz, nie ma trąbki, jest milicjant. I on tak mówi, gdzie mieszka ten pan, który mieszkał tutaj, on tu mieszka jeszcze? Ja mówię, Bąkowskiego 5, Wola Justowska, i trzasnęłam drzwi mu przed nosem. To było w tym lokalu na Kazimierza Wielkiego. Chyba pracowałam tak na dwie zmiany, więc nie wiem, czy nagle dostałam telefon, że muszę być jednak rano, no a byłam umówiona. Wobec tego bez porozumienia z Władkiem poprosiłam mojego brata, by mnie zastąpił. No teraz to wiem, że to było głupie, no ale wtedy musiałam się, pamiętam, że gęsto tłumaczyć, chociaż on wykonał tę pracę, ale no to groziło pewną taką dekonspiracją i no i miałam chyba ze dwie czy trzy bardzo niesympatyczne rozmowy z Władkiem Tyrańskim. Jechaliśmy samochodem i Władek mi się zapytał, gdzie jedziemy, czy wiesz, gdzie jesteśmy? Ja mówię, tak, mniej więcej się orientuję. Tam powiedział, nie wiesz, gdzie jesteśmy i nie będziesz pamiętała tego miejsca, więc do tej pory nie pamiętam. Była to jakaś pracownia malarska na 10, czyli na 11 piętrze wieżowca. Panowie, a teraz niespodzianka. To, co z trudem tutaj smarowaliśmy, nie zawsze czytelnie, w 25-lecie powstania gazety zostało wydrukowane powtórnie. Tu mam 291 numerów Małej Polski, czyli wszystkie. Przypomnę z taką nieśmiałą satysfakcją, że Tygodnik Mazowsze zrobił 290. Zawsze to powtarzam. Na szczególną okazję pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 87 roku osiągnęliśmy taką formę graficzną. To było o tyle ciekawe, że to, co tutaj widzimy, to jest taki numer podwójny, który był okładką na 7 numerów pojedynczych, które wychodziły codziennie. Wydawanie podziemnej gazetki codziennie to było przedsięwzięcie karkołomne. Ambicja twórców Małej Polski była taka, żeby otworzyć prawdziwą prasę, w innym obiegu. No i ta prawdziwość miała polegać także i na tym, że wtedy, gdy dzieje się coś ważnego, to Mała Polska ukazywała się codziennie, więc w czasie wizyty Ojca Świętego w Polsce, a także w czasie strajków wiosennych 1988 roku, a Polska wychodziła jako dziennik. To ma utrwalić ten wysiłek wielu ludzi, którzy zresztą tu zostali wymienieni. Lista nazwisk ludzi Małej Polski obejmuje ponad 30 nazwisk. Także tu zostali oni zachowani. Był jeszcze drugi rysunek o innej, jakże bliskiej nam wtedy treści. Mianowicie tu jest kula ziemska. Tu jest niedźwiedź radziecki z pazurami, a tu walec, który na niego wjeżdża z napisem Solidarność i z flagą, no czyli, że po niedźwiedziu się przejedziemy. Jest rok 27 sierpnia 83. No jeszcze trochę czasu upłynęło, no ale... Przyjechać. Ale przejechaliśmy, tak.
przyjechaliśmy. Kiedy przed 6 laty zaczynaliśmy robić pod ziemią małą Polskę, nikt z nas nie myślał o okrągłym stole i pierestrojce. Chcieliśmy opisywać rzeczywistość, rejestrować fakty, a przede wszystkim pozostawać biernymi wobec sytuacji stanu wojennego. Obecnie nastał czas solidarności jawnej. Mała Polska jako pismo podziemne kończy swój żywot. A jeśli zdarzy się powtórka grudnia, wrócimy znowu do wydawania własnej gazety.